Moi drodzy, jesteśmy teraz na żywo i kupimy zupełnie nowy samochód. Będzie to wóz, myślę, że bardzo ciekawy. Nie wiem, czy można nazwać to w ogóle samochodem. I postaramy się tym pojazdem zatrzymać pociąg. O ile to jest w ogóle możliwe, sądzę, że będzie bardzo trudne, żeby to uzyskać, ale... To jest Volvo. Kurczę, kosztuje 800 tysięcy. Dobra, na Volvo nas nie stać, to nie szkodzi. Będziemy sobie inną ciężarówką walczyć, bo jest jeszcze jedna ciężarówka. Tak, i chodzi tu właśnie o ciężarówkę. I będzie to Mercedes. Już nie mogę się doczekać, Mercury, Mercedes, zobaczcie. Ten kosztuje 500 000. Nie wiem, co w nim będzie można zmienić. Ale zobaczcie, serio, w Fordzie Horizon 4 mamy możliwość walczenia z ciężarówkami ze sobą. No, niesamowite. Już pojawiły się jakieś malowania graczy do tych ciężarówek. To jest, mimo że dostęp do tej gry mają obecnie głównie youtuberzy albo osoby gdzieś tam znane w branży, tak, które będą powiedzmy z tej gry nagrywać. Tutaj mamy takie czyste, śnieżne malowanko, pobierzmy sobie. Ja pierdzielę. No dobra, prawie całą kasę wydałem, 500 000. To jest dużo. I możemy mieć... Ho, ho, ho! Przepraszam. Możemy mieć spoiler. I teraz, osoby, które są na live'ie, czy instalujemy ten spoiler, czy nie? Królewsko wielki spoiler, z którym nie wiem, czy go zainstalować, czy nie, ale na czacie wszyscy piszą, żeby go instalować. Więc on jest normalnie regulowany, jeśli... Starczy mi hajsu na ten tunik? Starczy mi. Kurde. Dobrze, ale to nie wszystko, bo możemy zrobić swapa. CO?! Możemy zrobić swapa na... Słuchajcie, uwaga! Silnik 2400 koni mechanicznych. Ile ten samochód teraz ma tych koni? Zobaczcie. Możemy zrobić swapa na silnik, który ma 2400 koni mechanicznych, 12,8 litra. Diesel. Co? Jak to będzie brzmieć? On jest obecnie w klasie B, on nie jest jakiś tam super szybki. Ale zróbmy mu AWD na zimę. Ja. 2400 kunia. Kurde. Możemy zwiększyć cal tych felg, ale to chyba nie ma potrzeby, nie? Aż tak dużo. Ale weźmy sobie, możemy sobie też zmienić te felgi. Nie, no takiego czegoś nie będziemy instalować. Absolutnie. Jeszcze trochę tą motoryzację lubię, żeby... Za bardzo chyba, żeby niszczyć tak ten samochód. Mamy napęd AWD, no tutaj może to pasuje, może nie pasuje. Ale na pewno gdzieś tam mu się zmieści ten dodatkowy wał napędowy. Diesel musi dymić, właśnie. Dobra, mamy... Co? On nie będzie teraz jakiś super dobry. Zobaczmy, czy jest wyregulowany w ogóle. Tutaj i od razu możemy tuningować, świetnie. W trójce trzeba było to odblokowywać. Możemy sobie wydłużyć te biegi. I też nie będziemy jakichś tu ogromnych prędkości osiągać, ale 276 km na... Co? Zobaczcie! Braking distance. Popatrzcie, co to się pokazało. Failed. Ten pojazd chyba nie hamuje, nie wiem. Jedziemy zatrzymać pociąg, moi drodzy. Więc tak, musimy jechać na tory, ja sobie tu wyznaczę miejscówkę, gdzie możemy się na niego ustawić. Wiem, że tory zaczynają się gdzieś... O tutaj, tutaj się zaczynają tory. I one jadą gdzieś tu. Znaczy pociąg tu jedzie. I potem chyba gdzieś tu. Będziemy musieli się przeteleportować. Co oni zrobili z tą grą? Ale fajnie, mi się to podoba. Coś nowego, no, ja jestem za. Dawaj wyścig z poduszkowcem. Ej, patrzcie. Wow, od czego ja się wybiję? To wygląda. Dobra, bardzo podoba mi się dźwięk ze środka. Skoczymy gdzieś w ogóle tym? Patrz, poleciał! Nieźle. Patrzcie, jaką mamy kamerę wsteczną. Widzicie, nie mamy lusterek, tylko jest kamera wsteczna i jest tutaj taki malutki ekranik
w tej. Ale po tej drugiej nie, są lusterka. Tylko jest też ten ekranik. Do czego on jest? Nie, on jest wsteczny. Żeby patrzeć się do tyłu. Jedziemy na lód. Tutaj jeszcze nie ma lodu. Ale lód powinien być tu. Zobaczcie, zamarznięte jest. Yeah. I grzejemy tutaj. Jak na Bonneville trochę, nie? Domek, 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 mówicie. Dobrze, po drodze możemy zahaczyć domek. Patrzcie, jak tu fajnie zawieszenie ten pracuje sobie. Trochę jak w Spin Tires. Fajnie, bo ten lód nie jest równy, no nie? Gdzieś tutaj się zapadasz, tam gdzieś trochę jakby śniegu. Tu się możesz wybić. O kurde, chyba trochę przesadziłem. Zobacz prędkość maksymalną na autostradzie. O, to też musimy sprawdzić. To będzie mniej więcej jak 300 km na godzinę tym dziadem. Ale ważniejsze jest to, co się stanie, jeśli przywalę tym wielkim masakratorem, jeśli przywalę w pociąg. Nie wiem, mi się wydaje, że gra wybuchnie chyba. Nie wygląda imponująco, dla mnie jakaś taka wiocha, no. Ale odebraliśmy za darmo, więc... Dobra, jedziemy na ten pociąg. Ja jestem strasznie ciekawy, co się tam stanie. Pokażę wam też ciekawego buga związanego z pociągiem, ale to za moment. Możliwe, że na wprost będzie zaraz jechał pociąg, a tu się wjeżdża na most. Ojeju, ja nie mogę skręcać tym pojazdem. I on się pojawia co jakiś czas tutaj, nie? Wheelspina sobie odbierzemy, jak już tutaj pozderzamy się trochę z tym. Znaczy, pozderzamy, nie pozderzamy, my tu zatrzymamy pociąg, kurczę. Co się stanie, jeśli zablokuje tą ciężarówkę na przykład o jakiś murek, a pociąg uderzy w przód tej ciężarówki? Ona jest na tyle długa, że to powinno nawet się udać. Więc... spróbujmy zatrzymać pociąg. Tutaj jest niedaleko taka luka. Dziękuję za donacik. 1 kW to 1,36 konia mechanicznego. Czyli 800 to... Tak, wiem, na YouTubie, znaczy na YouTubie. Na internecie jest masę różnych przeliczników. Można sobie po prostu wpisać kW, czyli kilowaty i wyjdzie nam. Tylko teraz na live ciężko mi jest to przeliczyć, bo nie mam kalkulatora w głowie. Dobra. I teraz... O kurde, mam pomysł. Patrzcie na to. Ustawimy się. Prawie bym spadł. Ustawimy się ciężarówką tak, żeby się tu zablokować. Będziemy czekać na pociąg. O. Nie wiem, co się teraz stanie, ale ta gra wybuchnie. Serio. Ta gra wybuchnie. Nie mam pojęcia, co się stanie. Nie testowałem tego jeszcze. Jedzie, jedzie, jedzie! Zobaczcie! Jedzie pociąg! Uwaga! O kurde, nie wiem, co to będzie. O, shit. Musimy się inaczej ustawić. Ale czekajcie, pcha go dalej. Myślałem, że się lepiej zablokuje. Co tu się dzieje? Okej, hamujemy. Próbuję wbić wsteczny, ale przy 140 km na godzinę ciężko. No słabo, ej, muszę się inaczej zablokować. Nie mogę wyhamować. To mnie pcha. Wow! Dobre! O kurczę, ale będziemy się bawić z tym pociągiem. Zmieszczę się tu? No dobra, zmieszczę się chyba. Ciśniemy go. Patrzcie, szybszy jestem. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie no, ten większy silnik się tutaj by przydał. Wow, on skręcił. Co? Patrzcie, jaki ramer. Co się spychasz, dziadu? Jedzie prosto? Jedzie prosto. Bo tutaj miał zajezdnię chyba. Nie no, nie zatrzymam go, on waży 300 tysięcy ton chyba. Trzeba się gdzieś zaklinować. Trzeba znaleźć taką miejscówkę, gdzie da się zaklinować. Musimy go mocno wyprzedzić. Będzie tam jakiś most albo coś takiego, nie? To wtedy... Wow, 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 wow! Gaz, 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 gaz. Tutaj można by było, ale nie zdążyłbym tam wycelować. Więc grzejemy dalej. O kurde. Harry Potter tym pociągiem. No dokładnie, dokładnie. O, patrz, 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 patrz. Idealnie. Oj, 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 oj. Nie tak miało być. O, możemy cofnąć, jest okej. Okay. To wiemy, że tutaj jest mostek. Spróbujemy się zablokować o ten mostek, ale teraz
zamiast tyłem do niego, to ustawimy się przodem. Może to da jakiś lepszy rezultat. Uwaga. Jedzie. O, nie fajnie. Myślałem, że go zgliczuję tak jak w tym. W jakimś, nie wiem, GTA San Andreas. Ale tutaj nie ma takiej opcji. On po prostu odbił się tak jakby od tego murka i jednocześnie od pociągu. Myślę, że jak rozpędzimy się na full i przywalimy w ten pociąg, to będzie lepszy rezultat. Tylko właśnie problem jest trochę z rozpędem w tej ciężarówce na razie. Gaz, 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 gaz. Gaz, 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 gaz. Nie wygląda to imponująco. Ale zobaczcie, tu jest... Co? Tam jest... Co tam było? Lotnisko chyba, nie? Przerobione na jakieś tor wyścigowy i przez to jedzie pociąg? Limuzynę bierz. Nie mogę jeszcze kupić, chyba mam za mało kasy. Gdzie on? Dobra, jedzie tu. Wow, gdzie ja wjechałem? Cholerne JB. Czy on robi tu jakieś koło wokół mapy? Nie no, on jest chyba taki niezniszczalny, nie? Stały element mapy, więc... Ciężko go będzie, zobaczcie, on na nie drży. Ale na pewno jest taki pojazd, który będzie się bugował od tego pociągu, tylko trzeba go znaleźć. Próbuję hamować przed tym, ale nic to nie daje. Za ciężki jest. Tyle samochodów mamy do dyspozycji, jakieś super fury, a wszyscy się jarają pociągiem. O, o, będzie. Patrz. Kurde. Musi tu być jakiś sposób, żeby ten pociąg zbugować. Twórcy na pewno wszystkiego nie przewidzieli. Zaraz jacyś gracze coś tam wymyślą.